Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witamy. No i tak, pierwsze co robimy to izolacja pozioma przeciwwilgociowa. Stasiu ponabijał takie paliki, porozciąga sznurki. Pierwsze co zmierzymy sobie, przekątne wymiary sprawdzimy. No po prostu posprawdzamy, czy wszystko się zgadza, bo jak przyjdzie nam towar, czyli bloczki na ściany nośne, wrzucamy to w środek, nie? Wrzucamy w środek, no i później nie będzie jak zmierzyć przekątnych. Często się pytacie, po jakim czasie można wrzucać towar do środka. My robimy to na drugi dzień. Jeżeli jesteście pewni swojej roboty, że tak powiem, czyli zagęszczenia piasku zasypowego, czy też takiej zasiewki, jak w tym przypadku, co my mamy, robimy to na drugi dzień, bo tak naprawdę nic wam nie da, czy ten beton bardziej związał, czy mniej związał. Jeżeli jest piasek zasypowy źle upity, podłoga i tak siądzie, tak? Tutaj już da się wejść na to, na tyle stwardniało, że po prostu nie ma gdzie to pójść, tak? My jesteśmy tego pewni, także robimy to na drugi dzień. Teraz z Przemem bierzemy, tniemy papę na 40, 20 zostanie nam pod mur łatę i będzie dobrze, nie? Także sobie podniemy, poszykujemy wszystko, no i czekamy na towar. Pogoda dzisiaj się nie sprawdza, miało lać do południa, na szczęście jakoś przeszło bokiem, nie? Także tak, nie wiem jak było słychać, bo troszeczkę wieje. Przemo, co ty tu robisz? Dobra, bierz tam. No, tylko kurde, mam tego apalucha z 40. Odkąd brałeś? Co? Przemek, dawaj tą stronę, będziemy rżnąć. Tak, żeby pod mur łatę tamto zostało, nie? No. Tararirarara. Dobra. No i tak, bierzemy sobie 40. Czekaj, weź odwrotnie. O. Masz? I tniemy. Dobrze docisnąć. I dalej. Przemuś trzyma się tamtego. Masz? Masz przewodę? Nie mam przewodę. Dobra, i tak tniemy sobie tyle, ile trzeba. No i teraz sobie jeszcze controlling robimy. 8, 1 i 6. Czekaj, Stasiu, może pokażę. Przystopujecie se. Ta kreska pozioma, poziom nam wyznacza, nie? 8, 1, 6, daj tam. Jakby kto nie wierzył. Osiem, jeden. Pięć, cztery. Milimetr. Czekaj, czekaj. A, już poszedł, chciałem pokazać. Czekaj, nic się nie zmieniło? Nic. Co się miało zmienić? Dobra, bo i tak guzik będzie widać. Ale jak widać, milimetr różnicy. Dobra, sprawdzamy sobie tak wszystkie. I później już sobie do miarki ustawiamy rogi, nie? Żeby wszędzie było 26. Bo tu możemy zrobić 26,1, żeby było git. 8,16. Bajeczka.
No i niestety pochwaliłem pogodę za wcześnie. Tam słoneczko świeci, a tu leje. To jest ten moment, kiedy czekamy na materiał. Każdy sprawdza narzędzie jak broń. Czyści. O, piasek dojechał. No i narożniki mamy ustawione, także lecimy. Pierwsza warstwa idzie pełna, nie? Pełna. Dopiero na drugiej zostawiamy już otwory na drzwi. A na piątej, w tym przypadku na piątej, okna, nie? Takie życzenie inwestora na takiej wysokości. Chcę mieć okna coraz wyżej. No i co? Teraz do sznureczka. Mniej więcej patrzę tutaj, żeby, jeżeli trzymają kąt, to jak tam będą równo, no to powinny i piąt trzymać, nie? Ciach. No i trzymają kąt, jak widać. Także tu do poziomu. Ciach. Jeszcze kontrola. Pionik jest. Dalej. Lecimy. I tak ciach, ciach, ciach. No i lecimy. Trzecią warstwę. Ciach, ciach. Ops. Jutro wam pokażę, jak narożniczki sobie wyprowadzać. No i tutaj doulicujemy z poprzednią. Góra do sznura. I dalej. Chwilę wiało, także teraz controlling. O. Pyk. Ciach. Piaseczkiem posypane elegancko. Tak, żeby później zamieść i ta zaprawa się nie chyci, nie, papy. Ops. Dół do lica, do poprzedniej. Mamy lico, pilnujemy lica na dole, a góra do sznura, nie? Tylko żeby wam nie dotykało bloczka. Sznurek nie może leżeć na bloczku, bo za każdym razem odsuniecie, odsuniecie, odsuniecie. No i będzie lipa, nie? Nie wiem, czy wspominałem, nie wspominałem chyba. Papek grzejemy sobie tylko na łączeniach, nie? Nie zgrzewamy całej, z tego względu, że raz nie ma takiej potrzeby, a dwa, no to później jak izolację robimy, to tą folię pasuje pod papę podłożyć, nie? Nie wywijać na ściany. Wiem, że tak większość robi, wywija na ściany i nic się nie dzieje. Albo już kiedyś o tym mówiłem, rosną grzybki na ścianach. No i cała wina jest zwalana na złą izolację poziomą, a tak naprawdę ta wilgoć
pyk i na ścianę wam po tej folii wychodzi, nie? Oczywiście to ekstremalne przypadki, no bo tak naprawdę jak już będzie zadaszone, skąd ta wilgoć ma się tu wziąć? No wody gruntowe musiały być strasznie wysoko. Ale pod spód i mamy odcięte, nie? Mamy odciętą tą wodę całkowicie. Także jutro pokażemy jeszcze narożniczki, jak się robi. Dzisiaj nie będziemy pokazywać, bo żeby było co wam pokazywać, nie? Powiem wam, masakra tu była. Zakopał się HDS-em. Ten biały jeszcze stał tam. Też się zakopałem. I tak, i HDS tu stał, i ten mały. Ale dobrze, że to lekki samochód, złapaliśmy za dupę i go, można powiedzieć, że wynieśliśmy. O, i lecimy. Ops. Ciach. I tak, doulicujemy. Z poprzednim widać lico jest. Góra do sznura. Tylko żeby nie dotykało. I bajeczka. Tu już mamy zarys drzwi. Nam się wyłania. Na pierwszej warstwie, znaczy na drugiej. Na. Ops. Przemo 24 z pupą. Samice. My mamy tu swoje powiedzenia, ale cenzura by musiała pójść. Dobra, wracamy na fajrant, coś jeszcze dopowiemy. Jutro lecimy dalej, jeszcze musimy to ogarnąć. Jeszcze zrobimy wzmocnienie stref podokiennych. Robimy takie coś na warstwie.